się zawróciło. Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Witam wszystkich zgromadzonych tutaj niezwykle licznie dzisiaj, ale także wszystkich tych, którzy obserwują naszą konferencję prasową za pośrednictwem mediów społecznościowych. Proszę Państwa, zaprosiłem dzisiaj Państwa tutaj na konferencję prasową, aby przedstawić Państwu rewolucyjne propozycje zmiany systemu politycznego w Polsce. Ja w przeciągu ostatnich właściwie lat, to nabrało ogromnego takiego znaczenia w ciągu ostatnich miesięcy, kiedy spotykałem się licznie z mieszkańcami województwa lubelskiego na różnego rodzaju spotkaniach, na targach, na spotkaniach otwartych, ale to także jest wynik moich rozmów z naszymi rodakami, z Polakami w całej Polsce, bo tym tematem żyje bardzo dużo ludzi w Polsce i ten temat ich bardzo boli. Co mam na myśli, proszę Państwa? Mam na myśli prostytucję polityczną, która niestety zrobiła się powszechna w Polsce w ciągu ostatnich lat, szczególnie w ciągu ostatnich 8 lat, kiedy politycy startujący z jednej partii wyborczej w zamian za korzyści finansowe bądź korzyści dotyczące stanowisk zmieniali barwy polityczne w trakcie kadencji. Proszę Państwa, to są mocne słowa mówiące o prostytucji politycznej, ale tak mówią ludzie. Tak nazywają ten proceder w sytuacji, w której wyborcy głosują na określonego polityka, który jest na określonej liście wyborczej, reprezentujący w trakcie kampanii wyborczej określony komitet wyborczy, określoną partię polityczną, która ma określone wartości, ideały i program wyborczy, i nagle okazuje się, że w trakcie kadencji taka osoba, tak jak powiedziałem, za różnego rodzaju korzyści nagle zmienia barwy polityczne. To jest, proszę Państwa, kwestia związana nie tylko z utratą wiarygodności wśród wyborców, ale to jest zwykłe oszustwo i kłamstwo, wprowadzenie w błąd wszystkich tych, którzy na taką osobę oddali głos. I trudno jest dzisiaj znaleźć rozwiązanie formalno-prawne, aby z życia politycznego pozbyć się takich osób jak pan Kałuża, pan Mejza, pani Pawłowska. No trudno zrozumieć, że jednego dnia polityk chodzi w czarnym marszu, a drugiego dnia stoi pod amboną w kościele, składając ręce karnie do modlitwy. Wiele osób, proszę Państwa, które mnie zaczepia, z którymi rozmawiam, mówią jasno i wyraźnie, że one nie chcą iść zwyczajnie do wyborów, ponieważ nie mają zaufania do polityków, bo nie mają pewności, czy z 15 na 16 października tego roku nie zacznie się znowu handelek, kupowanie, sprzedawanie, przeciąganie na drugą stronę, jakieś konfitury w postaci kolejnych stanowisk, kolejnych pieniędzy dla tych osób, dla ich rodzin, dla znajomych królika i tak dalej, i tak dalej. Mam świadomość, proszę Państwa, tego, że dzisiaj ukrócić ten proceder jest niezwykle trudno. Nawet jest on z punktu widzenia prawnego niemożliwy. Dlatego chciałbym zaproponować rewolucyjne rozwiązanie, mianowicie, że każda taka osoba, która uzyska mandat w wyborach, a następnie w trakcie kadencji zmieni barwy polityczne, przejdzie do innej partii politycznej, powinna utracić mandat poselski. To przy dzisiejszych warunkach formalno-prawnych jest, proszę Państwa, niemożliwe. Zdaję sobie z tego sprawę, wiem doskonale, jakie są zapisy Konstytucji, mówią o wolnym mandacie każdego posła. Uważam, że prawo w Polsce trzeba zmienić i trzeba ten wolny mandat ograniczyć wolą wyborców, którzy w dniu wyborów zaufali i oddali głos na określonego kandydata. To, co proponuję dzisiaj, proszę Państwa, to jest rozwiązanie na przyszłość. Będę, jeśli uzyskam mandat oczywiście w tych wyborach, będę namawiał posłanki, posłów, partie polityczne w kolejnej kadencji do tego, aby zmienić prawo i aby takie rozwiązanie wprowadzić, bo inaczej, tak jak powiedziałem, tej prostytucji politycznej, która boli tak wielu Polaków, niestety nie jesteśmy w stanie ukrócić. Proszę Państwa, ja ze swojej strony chciałem dać dobry przykład i chciałem się zobowiązać do tego, że gdybym zmienił barwy polityczne w trakcie trwania kadencji, nie mam oczywiście takiego zamiaru, od zawsze należę do jednej partii politycznej, ale gdyby w ogóle mi przyszło to do głowy,
to deklaruję w tej chwili i zobowiązuję się, że zrzeknę się mandatu poselskiego, jeśli oczywiście uzyskam go w dniu 15 października, w dniu wyborów. I liczyłbym na to, że wszyscy startujący w tych wyborach takie zobowiązanie złożą, żeby wyborcy, nasi rodacy, Polacy, mieli pewność, że osoba, na którą kandydują, przez następne 4 lata będzie reprezentowała to, do czego się zobowiązała, o czym mówiła i co deklarowała w trakcie kampanii wyborczej, a nie po wyborach nagle okazuje się, że zmienia całkowicie zdanie i z różnego rodzaju powodów nagle, zazwyczaj tych niechlubnych, zmienia partię polityczną. Nie wiem, czy jest to możliwe do załatwienia w kolejnej kadencji, może jeszcze w następnej, ale nie mam wątpliwości co do tego, że taką zmianę trzeba wprowadzić i Polacy muszą mieć w końcu zaufanie, bo ten najniższy poziom zaufania dzisiaj do polityków, do polskiego Sejmu, niestety jest także efektem, a może przede wszystkim tego procederu, że ludzie po prostu zdradzają zaufanie swoich wyborców, którzy 15 października w tym roku, czy też poprzednich wyborach oddali na nich głos, zaufali nim i niestety srogo się zawiedli. Trudno zwiększyć frekwencję w Polsce, trudno namówić więcej ludzi do tego, żeby w tym święcie demokracji brali udział, jeśli oni widzą tego typu praktyki, w których w żaden sposób nie potrafią zaufać dzisiaj politykom. Jeśli chcemy podnieść poziom zaufania także do polskiego Sejmu, do polskich polityków, uważam, że wszystkie partie polityczne powinny zgodzić się na tego typu rozwiązanie. Proszę Państwa, do tego zobowiązania, o którym mówiłem, chciałem także dzisiaj dołożyć jeszcze jedno ze swojej strony. Mianowicie nie przystąpię do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Proszę Państwa, chciałbym przeciąć te wszelkiego rodzaju głupie spekulacje, różnego rodzaju to takie głupie gadanie o tym, że jakoby Polskie Stronnictwo Ludowe, kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego, przyszli posłowie, już dzisiaj kuglowali z Prawem i Sprawiedliwością, podejmowali rozmowę o jakiejś przyszłej koalicji. Nic z tych rzeczy, proszę Państwa. W nawiązaniu także do tego pierwszego punktu, o których mówiłem. W ostatniej kadencji, w ostatnich 4 latach żaden poseł PSL-u nie zmienił barw politycznych. Żaden poseł PSL-u nie przystąpił, proszę Państwa, do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, a zapewniam Państwa, że takich rozmów, takich namów, takich propozycji, o których mówiłem w pierwszym punkcie, za kasę, za stanowiska, było bardzo dużo z politykami PSL-u. Żaden się nie złamał. Wszyscy do dzisiaj są uczciwi, rzetelni i tak jak powiedziałem, właśnie nie chcieli stracić zaufania wyborców, a przede wszystkim wiarygodności wśród tych, którzy ich wybrali. Żaden poseł PSL-u nie zmienił partii, żaden poseł PSL-u nie połakomił się na jakiekolwiek oferty, które płynęły. Było ich naprawdę bardzo dużo. Był taki okres, kiedy panu Kaczyńskiemu grunt spod nogami się osuwał, to takich rozmów było dziennie po kilkanaście, niemalże prawie ze wszystkimi posłami Polskiego Stronnictwa Ludowego. Żaden się z nich nie ugiął. Dlatego chcąc przeciąć, proszę Państwa, tego rodzaju spekulacje i głupie gadanie, które w przestrzeni publicznej jest wciąż się gdzieś pojawia, chciałbym ja także złożyć zobowiązanie, że nie poprę ani nie przystąpię do koalicji w następnej kadencji, jeśli oczywiście uzyskam mandat z woli wyborców, do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Bardzo proszę, czy macie Państwo jakieś pytania? Przypadek pani poseł Much jest innym przypadkiem niż te, które dzisiaj omawiałem. Stara zasada prawa rzymskiego mówi jasno, że prawo nie może działać wstecz. To rozwiązanie, które zaproponowałem, jest rozwiązaniem na przyszłość dla konkretnych przypadków, o które wskazałem podczas naszej dzisiejszej konferencji. Pan nie przystąpi do Sojuszu Sprawy i Sprawiedliwości, czy PSL nie przystąpi?
ja deklaruję się, że nie przystąpię do sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością i mam pewność, że Polskie Stronnictwo Ludowe także nie przystąpi do tego sojuszu. Mówił ostatnio o tym chociażby na antenie jednej z rozgłośni ogólnopolskich pan poseł Marek Sawicki. Wielokrotnie o tym mówił, nawet ostatnio w ubiegłym tygodniu prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. A najlepszym dowodem na to, że nie chcemy z tymi ludźmi brać odpowiedzialności za Polskę, jest to, o czym powiedziałem. Żaden poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego w ciągu ostatnich 4 lat, mimo składanych obietnic, propozycji lukratywnych, nie poszedł na tą współpracę. To jest najlepszy dowód na to, że nie chcemy z nimi współpracować i nie będziemy z nimi współpracować. To jeszcze pytanie o pana zobowiązania. Czy jakiś projekt ustawy, jeżeli zostanie pan posłem, będzie złożony? Oczywiście, no, to jest kwestia zmiany konstytucji, to co proponuję. No, utrata, tak jak powiedziałem, utrata mandatu w przypadku zmian politycznych. Sięgamy tutaj do najważniejszego dokumentu w naszym kraju. Do tego potrzeba ogromnego konsensusu, jak państwo wiecie. Do tego potrzeba wielu rozmów, przekonania ogromnej rzeszy środowisk politycznych, ale będę starał się to robić, bo tak jak powiedziałem, chcę wyjść naprzeciw temu, co boli dzisiaj Polaków. A ta prostytucja polityczna jest jedną z rzeczy, której oni absolutnie nie mogą zaakceptować i która tak naprawdę rzutuje na nas wszystkich, na nas wszystkich polityków, na poziom zaufania do polskiego Sejmu, o czym mówiłem. Jest szansa, że taką deklarację złożą wszyscy kandydaci z trzeciej drogi z lubelskiej listy? Proszę. Oczywiście, że będę wszystkich namawiał do tego, żeby taką deklarację złożyli. Pytajcie ich w trakcie kampanii wyborczej. Będziecie mogli im zadawać pytania. Oni z pewnością będą chcieli odpowiedzieć na to pytanie. Czy to wszystko? Nie ma więcej pytań? To dziękuję serdecznie, życzę państwu miłego dnia i dziękuję wszystkim, którzy nas obserwowali za pomocą mediów społecznościowych. Dziękuję bardzo.